Cześć, ja jestem Zmiany i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Q&A. Już trzecim. No i po kolei lecimy z pytaniami. Pierwsze pytanie od Kirmarksa02. Przez jaką postać z anime chciałbyś zostać rozdarty na strzępy? Słowo chciał jest na miejscu. Przez Goku. Następne pytania od małego RBT, male RBT. Pytanie pierwsze. Który z wymienionych głównych bohaterów przypadł Ci do gustu najbardziej? Goku, Luffy, Ichigo, Natsu, Naruto. Luffy, rzecz jasna. Pytanie drugie. Masz jakieś ulubione gotówki filmów? Nie chodzi mi o chińskie bajki. PS. Jak możesz nagrywaj Q&A na tyle ściany z plakatami jak przed pierwszego odcinka? No, teraz nagrywam przy komputerze, ponieważ tak jest wygodniej. Widzę, że są pytania i nie muszę mordować papieru. Dobra. Odpowiedź na pytanie drugie. W sumie nie mam ulubionego gatunku. No, tak lubię fantazy, lubię czasami science fiction. No, różne, nie mam ulubionego. Następne pytanie od Majka.pl. Pytanie pierwsze. Czy oglądasz magii? Jeśli tak, to jakie wrażenia? No niestety magii nie oglądam, ale na przykład jeżeli pytacie mnie o dane anime, czy oglądałem, spójrzcie na mojego mala. Czy też Anime Planet i tam na bieżąco aktualizuję, więc będziecie wiedzieli, czy oglądałem, czy nie. Pytanie drugie. Co sądzisz o mangach tworzonych przez Polaków? Na przykład tutaj jest link, którego twórcą jest Katlet. No fajnie, że Polacy zabrali się za tworzenie mang. Na pewno to jest na plus według mnie, bo wiadomo, cały czas jesteśmy bombardowani tymi japońskimi, bo to jest oczywiście naturalne. Tyle, że fajnie jakbyśmy zobaczyli też mangi, które są tworzone przez Polaków. Że pojawiłyby się na półkach. Ja myślę, że jeżeli dana manga była ciekawa z fabuły, to myślę, że bym zakupił. Nawet jeżeli to jest manga stworzona przez Polaka, warto zobaczyć, co Polacy mogliby stworzyć inspirowani Japonią. Więc myślę, że fajnie, że tworzą, zabrali się za tworzenie. Ja również miałem wiele pomysłów na mangi, no nadal mam, cały czas mi dochodzą. Niestety nie jestem dobry z rysowania, więc nie mogę tego urzeczywistnić. Pytanie kolejne. Jaką mangę chciałbyś, żeby była wydana w Polsce? No mam kilka mang. Może wymienię 5. Mirai Nikki, Bakuman, Higurashi no Koroni, Ptum oraz Jackals. Pytanie kolejne. Jeździsz na konwenty? Jeżdżę, byłem na Nejiro oraz Newconie. I planuję również się pojechać na Newconie oraz Animatsuri. Czy będę na Nejiro w tym roku, to tego nie wiem. Pytanie kolejne. Czy posiadasz jakiś magazyn Shonen Jumpa? No niestety nie posiadam, ale bardzo bym chciał. Kolejne pytanie od Conry XD Otaku. Pytanie pierwsze. Jakie ecchi spodobało Ci się najbardziej? Myślę, że High School DxD. Pytanie drugie. Co sądzisz o Kiss Xyz oraz Green Green? No fajne anime, zryte oczywiście. Bardziej chyba jest zryte Kiss Xyz niż Green Green. Chociaż owa zniszczyła mnie totalnie, jeżeli chodzi o Green Green. Kiss Xyz. No jeżeli ktoś lubi relacje między bratem i siostrami, no to czemu nie? I lubi też zryte anime, to czemu? Może obejrzeć sobie. Green Green przyjemne anime, ale również takie, no wiadomo, to jest ecchi, więc wiadomo jak jest. Kolejne pytanie od Kwarcytalni Kful. Czy oglądałeś anime Zero no Tsukaima? Jeżeli tak, to czy ci się podobało? No niestety nie oglądałem, ale mam taki zamiar. Kolejne pytanie od Rope. Wolisz tłumaczenie Słomiani Kapelusze czy Słomkowi? Myślę, że Słomkowi. No jakoś tak mi się bardziej podoba. Pytanie kolejne od Deshiro Gay. Czy oglądałeś Crokono Basket? Jak nie, to polecam. No niestety nie oglądałem i mówię, wszystkie pytania o anime, które oglądałem, czy też nie oglądałem, to po prostu patrzcie na Mala czy Anime Planet, wtedy się dowiecie, czy oglądałem, czy nie. Kolejne pytanie od Shy Uish. Pytanie pierwsze. Co sądzisz o Bleach? No Bleacha dawno oglądałem, ale to był taki drugi tasiemiec po Naruto, który obejrzałem. Myślę, że warto obejrzeć, że jest warte polecenia. Nawet czytam mangę, która według mnie jest świetna. Miazga teraz totalna jest w mandze. I naprawdę polecam Bleacha. Podobało mi się. Czasami różnie z tym poziomem było tego anime, ale generalnie według mnie było udane. Pytanie drugie. Kto jest twoim ulubionym Shinigami? Zaraki Kenpachi. Pytanie trzecie. Kto jest twoim ulubionym Arankarem? Myślę, że Ulkiora.
Pytanie kolejne od Yuki Shikatema. Czy oglądasz Gintamę lub czytasz? Jeśli tak, to czy uważasz, że to tylko komedia? No niestety nie oglądałem, ani też nie czytam. Kolejne pytanie od Asla 6. Pierwsze świadome anime manga. I czy sam na nią trafiłeś, czy może ktoś ci podsunął? Pierwszym świadomym anime było chyba Death Note albo Naruto. Nie jestem pewien, ale wiem na pewno, że sam na nie trafiłem, na to anime. Jeżeli o pierwsze świadome, o pierwszą świadomą mangę, to było Naruto. Kolejne pytanie. Wrażenia otoczenia na to, że jesteś widzem chińskich bajek. No, moje otoczenie szanuje te moje zainteresowania, więc mam normalne całkiem. To w żaden sposób to nie przeszkadza w relacjach, czy, no nie wiem, mówią haha, on ogląda chińskie bajki, czy nie wiem, czy pasjonuje się tym, co to w ogóle jest. Nie, czegoś takiego nie ma. Kolejne pytanie od Makunochi Ippo. Pytanie pierwsze. Co sądzisz o anime Bakuman? Odpowiedź znajdziesz w moim filmiku na temat top 5 anime. Jakiego mangakę najbardziej podziwiasz? Ichiro Oda. Zdecydowanie. To co on stworzył, to jest po prostu magia. Pytanie kolejne. Nakręciłbyś filmik opiniowy o mandze One Piece? Mam taki zamiar i nakręcę, ale nie wiem kiedy. Pytanie kolejne. Czy znasz polskich youtuberów, którzy również zajmują się kręceniem filmików o tematyce mangi anime? Jaki jest twój stosunek do nich? No znam. No fajnie, no są bardziej popularni ode mnie, no niektórzy przynajmniej. Znam też, no, którzy mają mniej subów ode mnie, ale oglądam ich, ponieważ jestem ciekaw, jak oni postrzegają tę tematykę, jak oni wykorzystają tę tematykę w swoich filmikach. Co do tych sławniejszych, no to widać, że mają naprawdę porządny warsztat i jeszcze mi do nich sporo brakuje. Aczkolwiek, no, cały czas staram się być coraz lepszym. Mam nadzieję, że zauważacie tę poprawę, ale mam do nich pozytywny stosunek. Pytanie kolejne od Natural 1908. Co sądzisz o One Piece? Nie chodzi mi o anime, tylko o skarb. Sądzisz, że jest to prawdziwa skrzynia złota? A może diabelski owoc? Jestem ciekaw twojej opinii. No, mam zamiar nakręcić o tym filmik, więc mam nadzieję, że zaczekasz do tej chwili. I mam nadzieję, że ten filmik ci się spodoba. Pytanie kolejne od Kamila Kowalskiego. Czy uważasz, że Kościół utrudnia rozwój mangi i anime w Polsce? Świetny pomysł na filmik. I wykorzystam go, więc nagram po prostu osobny filmik, taki tematyczny, ok? Kolejne pytanie od Piotra Skicy. Pytanie pierwsze. Jak sądzisz, w jaki sposób zakończy się Bleach? I czy go po raz drugi użyje ostrzeżek Yotsugi, czy też pozostanie w Seiterei? Oczywiście to jest do przewidzenia, że Ichigo pokona głównego bossa. Ale nie sądzę, żeby użył po raz drugi tej ostrzeżek Yotsugi. I sądzę, że pozostanie w Seiterei. Kolejne pytanie. Poleciłbyś jakieś anime, manga podobną do Naruto, Bleach'a, Fairy Tail, One Piece? Myślę, że Hunter x Hunter powinno ci się spodobać. Kolejne pytanie od She Angelu. Jaka jest twoja teoria o historii blizny Laksasa z Fairy Tail? Kolejny świetny pomysł na filmik i myślę, że nagram. Jaka jest twoja teoria z matką Laksasa? Tak, jestem jego fanką. No, nie zastanawiałem się nad tym, więc no nie mam póki co teorii, muszę pomyśleć na tym. Kolejne pytanie, czy masz jakieś gry z tematu anime? Tak, mam. Naruto The Broken Bond, Rise of the Ninja oraz Ultimate Ninja Storm 2. Wszystkie oczywiście na Xboxa. Kolejne pytanie od Marcina Kareckiego. Jeśli mógłbyś się przenieść do świata anime, to jakie anime byś wybrał i dlaczego? One Piece. Rozbudowany świat, naprawdę ciekawy. Chciałbym należeć do jakiejś fajnej załogi, Lawa czy Luffy'ego. I no, jest naprawdę mega rozbudowany i mega ciekawy, więc dlatego bym się z chęcią tam wybrał. Kolejne pytanie od Amadeusza Piwowara. Najgorszy tasiemiec, jaki widziałeś? No, w ogóle nie korzystam z tych pojęć najgorszy, najlepszy, no, bo jest ciężko stwierdzić, no. Najgorszy tasiemiec, Bleach, Fairy Tail, Naruto, One Piece. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Pytanie drugie. Który tasiemiec z Wielkiej Trójcy najbardziej cię zaciekawił po kilku odcinkach? Bleach. Pytanie trzecie. Jakie jest twoje największe marzenie? Pojechać do Japonii. Zdecydowanie. Pytanie czwarte. Zrobiłbyś filmik top 5, 10 tasiemców albo romansów? Tasiemców raczej nie, ponieważ nie obejrzałem ich aż tak dużo, żebym mógł robić topkę. Ale romansów czemu nie? Pytanie piąte. Jak myślisz, jaką ilość widzów może osiągnąć twój kanał? No fajne pytanie, muszę przyznać. No cały czas mi tych widzów przybywa. Jestem wam za to wdzięczny. Jaką ilość widzów? No, chciałbym dojść do 10 tysięcy, ale czy mi się uda?
Nie wiem. Najpierw chciałbym dojść do 5000, ale do 10 to byłoby moje marzenie. Ale zobaczymy, czy tak będzie. Pytanie kolejne od Przemysława Kruczka. Czy warto kupować mangę One Piece, jeśli jesteś na bieżąco z anime? No oczywiście, że tak. Bez dwóch zdań. One Piece to jest manga, którą naprawdę warto mieć na półce i jest to wręcz obowiązek, żeby mieć ją na półce. Przynajmniej moim zdaniem. Dobra. Pytania kolejne od Kada. Które anime nigdy nie powinno ujrzeć światła dziennego? Boku no Pico. Aczkolwiek wahałem się nad Boku no Pico i Kanokonem, ale sądzę, że Boku no Pico. Kolejne pytanie od Kichan. Jakie anime polecasz obejrzeć? Ho, sporo tych, naprawdę. Steins Gate, Samurai Champloo, Bakuman, Death Note, co tam jeszcze? No, Higurashi no Nakokoroni. Naprawdę sporo. Możesz mi zadać to pytanie na asku i mogę ci odpowiedzieć znacznie więcej. Mogę ci podać znacznie więcej anime wtedy. Znasz coś w stylu Death Note oraz Code Geass? Mirai Nikki, Steins Gate i nawet Durarara, tak myślę. Kolejne pytanie od Conry XD Otaku. Na końcu Mirai Nikki był napis: następny projekt startuje. Jak myślisz, to była zapowiedź drugiej serii czy nowego anime? Może to być też owa. Tak myślę, bo druga seria wydaje mi się mało prawdopodobna. Bym się ucieszył, gdyby te historie poprowadzili lepiej. Aczkolwiek nowe anime... Bardziej bym się skłaniał do owy, niż do nowego anime. No ale zobaczymy. Następne pytanie od Meguni. Jakiego momentu najbardziej wyczekujesz w anime Fairy Tail 2014? Jak mniej więcej chciałbyś, aby go zrobili? Mam w planach specjalny filmik na temat Fairy Tail. Ukaże się dzień przed premierą Fairy Taila, więc wtedy otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie. I dodatkowy filmik ostrzegam, że będzie miał spoilery. Już skoro będzie zawierał moment, który jest w mandze, a który nie ma w anime, którego nie było w anime, no to oczywiście będzie to spoiler, więc ostrzegam już teraz. Więc odpowiedź na tutaj w filmiku. Czy planujesz w najbliższym czasie zrobić historią? Tak, u Dragon Ball GT miałem zrobić, więc o tym zrobię. Kolejne pytanie od Kamila Kowalskiego. Co sądzisz o top liście anime JJ Dukera? Aha, Boże, właśnie. Mówiłem o tej kwestii na fanpage'u. Top lista jest po to, żeby pokazać, jakie anime się lubi. Co się uważa za najlepsze, dlaczego się tak uważa, a nie po to, żeby ktoś się z nią zgadzał albo nie zgadzał. No, sorry, ale mnie to się nie podoba, bo... Mówię, to jest... Tylko żeby ludzie poznali twoją opinię, co ty sądzisz o tych anime, które wymieniłeś i dlaczego masz taką listę, a nie inną. Ale co sądzę o top liście anime JJ Jokera? Sporo anime z jego listy, tak chyba połowy nie oglądałem, więc nie mogę się powiedzieć, czy faktycznie te miejsca, które on tam wsadził, są uzasadnione, ale naprawdę nie mam zamiaru się mieszać w to, bo mówię, top lista każdego człowieka jest inna i tyle. Ilu ludzi jest na tym świecie, tyle będzie tych list anime. I każdy ma inną tę listę anime i dlatego nie uważam, że wypowiadanie się na temat czyjejś top listy jest sensowne. Pytanie kolejne, czy oglądasz anime pod tytułem Chobits? Jeżeli tak, to co im sądzisz? Mam to anime na liście, mam zamiar obejrzeć, no i na pewno to zrobię, ale nie oglądałem. Pytania od Juni. Czy żałujesz, że obejrzałeś jakieś anime? Na pewno były gorsze i lepsze, ale nie, myślę, że nie. Jakie anime według ciebie było najbardziej wzruszające? Angel Beats, zdecydowanie. Kolejne pytanie od Naruto Uzumaki 630. Grasz w jakieś planszówki lub karcianki? Nie, niestety nie gram. Dobra, i tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał i że odpowiedziałem w sposób zadowalający na wasze pytania. Jeżeli tak, to oczywiście mile widziana łapka w górę. Dzięki za oglądanie wszystkim. Na razie.